Dzisiaj trzeci z 40 powodów, dla których nie jestem rzymskim katolikiem. Trzeci powód jest związany z kultem Marii. I trzeci powód, dla którego nie jestem rzymskim katolikiem, trzeci powód z 40 brzmi: Maria nie jest wieczną dziewicą. Ona oczywiście jako dziewica, jako panna urodziła Pana Jezusa Chrystusa. Urodziła Jezusa Chrystusa, urodziła Jezusa jako panna, jako dziewica, ale nie jest wieczną dziewicą. Później, po narodzeniu Pana Jezusa, miała również inne dzieci, a więc nie była dziewicą, już choćby przez sam fakt tego, że nie ma czegoś takiego jak odradzające się dziewictwo. Dochodziło do zbliżeń między nią a Józefem, i miała z Józefem kolejne dzieci. I dzisiejszy odcinek skupi się na tych miejscach ze Słowa Bożego, z Biblii, które to jednoznacznie potwierdzają. I pierwszy fragment, który chciałbym, żebyśmy wspólnie przeczytali, to jest Ewangelia Jana, drugi rozdział. A trzeciego dnia odbywało się wesele w Kanie Galilejskiej i była tam matka Jezusa. Zaproszono na to wesele także Jezusa i jego uczniów. A gdy zabrakło wina, matka Jezusa powiedziała do niego: nie mają wina. Jak widzimy, tutaj Maria została dwukrotnie nazwana matką Jezusa, co jednoznacznie pokazuje, że faktycznie Słowo Boże jednoznacznie określa Marię jako matkę Jezusa. Nie ma co do tego żadnej wątpliwości. Gdyby ktoś chciał to podważać, no to nie może tego zrobić, jeśli równocześnie chce twierdzić, że uznaje Słowo Boże, Biblię, jako jego autorytet. I kolejny fragment to jest Dzieje Apostolskie, pierwszy rozdział. Dzieje Apostolskie, pierwszy rozdział. Od 14 wersetu, Dzieje Apostolskie 1:14. Ci wszyscy trwali jednomyślnie w modlitwie i prośbach razem z kobietami, z Marią, Matką Jezusa i jego braćmi. Czyli widzimy, że tutaj po zmartwychwstaniu Pana Jezusa Chrystusa jest zgromadzenie, w którym uczestniczy Maria, Matka Pana Jezusa, i także jego bracia. Bracia. To pokazuje, że ta kobieta miała inne dzieci. I nie ma żadnych wątpliwości, że te inne dzieci były z niej i w wyniku zbliżenia z mężczyzną, z Józefem, który był opiekunem Pana Jezusa tutaj na ziemi. Bo ojciec to nie był dla Jezusa, w przypadku tak zwanego niepokalanego poczęcia, to ojcem jest Bóg, a Maria poczęła dziewiczo. Natomiast widzimy tutaj, że nie było to dziewictwo wieczne. To jest właśnie trzeci powód, dla którego nie mogę być rzymskim katolikiem. Trzeci z 40. Tych powodów jest znacznie więcej, natomiast w tej serii chciałbym pokazać 40 i to wcale nie najważniejszych, tylko te, które jako pierwsze przyjdą mi na myśl. Następny fragment to jest Mateusza, pierwszy rozdział. Ewangelia Mateusza, rozdział pierwszy. Ewangelia Mateusza, rozdział pierwszy. Rozdział pierwszy, werset 25. Może przeczytam od 24, tak żeby zrozumieć okolice, kontekst tego fragmentu. I widzimy tutaj tak. Wtedy Józef, obudziwszy się ze snu, uczynił tak, jak mu rozkazał anioł Pana i przyjął swoją żonę,
ale nie obcował z nią, dopóki nie urodziła swego pierworodnego syna, któremu nadał imię Jezus. Czyli widzimy, że Józef nie zbliżał się do Marii do czasu, aż urodziła Pana Jezusa. Później Józef już normalnie spełniał swoje obowiązki małżeńskie względem Marii. Jednym z tych obowiązków jest wyżywienie. Drugim z tych obowiązków mężowskich wobec żony jest odzież. A trzecim z obowiązków mężowskich wobec żony jest obcowanie cielesne. Mamy to zapisane między innymi w Starym Testamencie, pod który podlegał Józef. I tam jednoznacznie było pokazane, że jeżeli ktoś miał brankę, którą chciał uczynić swoją żoną i traktować ją jak żonę, to miał spełniać wobec niej te trzy mężowskie obowiązki: wyżywienie, odzież i obcowanie cielesne. I było powiedziane, że kto tych trzech obowiązków nie spełni, ten ma po prostu sytuację taką, że ta kobieta może go opuścić, mimo że jest niewolnicą, bez wykupu. Jest to mocne naruszenie obowiązku wobec żony. Jeżeli mamy sytuację taką, że mamy jakiegoś leniwego nieroba, który każe swojej żonie iść do pracy, choć jest zdrowy i mógłby utrzymywać żonę i rodzinę i dzieci ze swojej pracy, z pracy własnych rąk, no to to jest przykład grzechu zniewieścienia, a wiemy, że żaden zniewieściały nie wejdzie do Królestwa Bożego. I tutaj, jeżeli oskarżasz Józefa, że on nie obcował z żoną, jeżeli oskarżasz Józefa, że on porzucił swoje obowiązki mężowskie wobec Marii, no to nie możesz go równocześnie czcić jako świętego Józefa. To byłby drań Józef, a przecież w katolicyzmie Józef jest czczony jako święty. Więc musisz się zdecydować, albo jest święty i normalnie współżył ze swoją żoną, albo był szubrawcem, który nie dbał o obowiązki mężowskie wobec Marii. Ale wiemy ze Słowa Bożego, że jak najbardziej pojawiły się kolejne dzieci. Ja wiem o tym ze Słowa Bożego, ty też się możesz o tym dowiedzieć. Może te miejsca, które dzisiaj wspólnie przeczytamy, pomogą ci zrozumieć, że Józef nie był draniem, że Józef był w porządku facetem. I teraz Jana Ewangelia, 7 rozdział. Ewangelia Jana, 7 rozdział od 1 do 5. A potem Jezus chodził po Galilei. Nie chciał bowiem przebywać w Judei, bo Żydzi szukali, aby go zabić. I zbliżało się żydowskie święto namiotów. Jak wiemy z innego odcinka, święto namiotów to był czas jego urodzin, więc tutaj mamy sytuację, kiedy Pan Jezus był w tym czasie, kiedy miał okrągłą liczbę lat. Wtedy jego bracia powiedzieli do niego: odejdź stąd i idź do Judei, żeby twoi uczniowie widzieli dzieła, których dokonujesz. Kto powiedział? Jego bracia. Nikt bowiem nie czyni nic w ukryciu, jeśli chce być znany, dlatego ty, jeśli takie rzeczy czynisz, objaw się światu, bo nawet jego bracia nie wierzyli w niego. Więc tutaj wyklucza się jeden z myków katolickich apologetów, którzy twierdzą, że określenie bracia jest użyte w sensie duchowym, że oni mieli wspólnotę duchową, dlatego nazywani są braćmi. I że tak naprawdę to byli albo w ogóle obcy ludzie, albo kuzyni. Ale ponieważ byli kuzynami, krewnymi, no to ponieważ mieli te same wartości duchowe, nazywani byli braćmi. No ale słowo, nawet jego bracia nie wierzyli w niego, jednoznacznie to wyklucza. No bo jeżeli nie wierzyli w niego bracia, to znaczy, że zostaje nam tylko i wyłącznie możliwość, że to byli bracia według ciała, a nie według ducha. Nie byli to w żadnym sensie duchowi bracia, a jedynie cieleśni z krwi tego samego, z matki tej samej, z tego samego ciała. I teraz mamy kolejne miejsce, Mateusza
12:46. Mateusza Ewangelia. Ewangelia Mateusza, 12 rozdział, 46 werset. I następne, do 50. A gdy on jeszcze mówił do ludzi, jego matka i bracia stanęli przed domem, chcąc z nim rozmawiać. Kto stanął? Matka i bracia. I powiedział mu ktoś, oto twoja matka i twoi bracia stoją przed domem, chcąc z tobą mówić. Lecz on odpowiedział temu, który mu to oznajmił, któż jest moją matką i kto to są moi bracia. A wyciągnąwszy rękę ku swoim uczniom, powiedział, oto moja matka i moi bracia. Kto bowiem wypełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie, ten jest moim bratem i siostrą i matką. W pewnym sensie Pan Jezus tutaj znowu podkreślił, że ci cieleśni ludzie co do krwi i kości, którzy się pojawili w wersecie 46, są jedynie jego rodzeństwem na podstawie innej niż duchowa, bo duchowa podstawa to jest posłuszeństwo Ojcu i wskazał on, Pan Jezus, grupę innych osób. Nie zaliczył do tej grupy wiernych osób swoich braci co do ciała, co jest bardzo ciekawe. Bardzo zastanawiające się, że nie zaliczył do tej grupy swojej rodzonej matki. Możliwe, że wtedy jej stan duchowy nie pozwalał na to, żeby ją zaliczyć do tego, żeby być jego matką. Ciekawe, prawda? Święta Maria według katolicyzmu, a tu taki zgrzyt. Jakby nie było. No niestety tak jest. Słowo Boże nie kłamie. Kłamią ci, którzy próbują obok Słowa Bożego coś wymyśleć. I kolejne miejsce, które jest gwoździem do trumny z rzymskokatolickim pomysłem na to, że Maria była wieczną dziewicą, to jest Psalm 69. Dlaczego mówię, że jest to gwóźdź do trumny? Bo ten fragment ze Słowa Bożego pokazuje, że Bóg doskonale wiedział, że będzie kilku cwaniaczków, którzy będą chcieli trochę kasy zarobić na tym, żeby zrobić z Marii wieczną dziewicę. Psalm 69 prorokuje o tym, że Pan Jezus Chrystus będzie tutaj obcy swoim braciom. I tutaj mamy Psalm 69, werset 8. A że to się odnosi do Pana Jezusa, to również werset 9. Przeczytam Psalm 69. Stałem się obcy dla moich braci i cudzoziemcem dla synów mojej matki, bo gorliwość o dom Twój zżarła mnie i spadły na mnie urągania urągających Tobie. Widzimy jednoznacznie, że to są słowa Pana Jezusa Chrystusa z przyszłości. Bo Pan Jezus Chrystus wyraźnie użył tych słów, bo gorliwość o dom Twój zżarła mnie w momencie, gdy przepędził, przekupnił ze świątyni. Użył tych słów, że gorliwość o Twój dom zżarła mnie i spadły na mnie urągania urągających Tobie. A werset wcześniej mówi wyraźnie, stałem się obcy dla moich braci. Jakich braci? Cudzoziemcem dla synów mojej matki. Tak, dla synów mojej matki. Nie ma żadnej wątpliwości. Są to bracia, którzy są równocześnie synami jego matki. Nie ma możliwości tego pomylić z kuzynami, nie ma możliwości pomylić tego z innymi braćmi duchowymi. Co za tym idzie, jednoznacznie widzimy, że Psalm 69, werset 8 i 9. Stałem się obcy dla moich braci i cudzoziemcem dla synów mojej matki, bo gorliwość o Twój dom zżarła mnie i spadły na mnie urągania urągających Tobie. Wyklucza, aby Pan Jezus do tych braci zaliczał swoich braci duchowych, bo już wiemy wcześniej, że oni nie wierzyli w Niego, i aby doliczał do tych braci swoich kuzynów, bo kuzynowie nie są synami Jego matki. Prędzej możesz udowodnić
inne bzdury, na przykład, że Józef nie był braćmi, nie był ojcem tych kolejnych braci, ale urodziła ich Maria, czyli możesz sobie wymyśleć, że Maria miała więcej mężczyzn w swoim życiu niż tylko Józefa. Kolejne miejsce. To jest miejsce związane z Mateusza 13:55. Mateusza 13:55. Jest 13, Mateusza, Ewangelia Mateusza, 13 rozdział, 55 werset. Czyż to nie jest syn cieśli? Czyż jego matce nie jest na imię Maria, a jego bracia Jakub, Józef, Szymon i Juda, a jego siostry, czyż wszystkie nie są wśród nas? Skąd więc on ma to wszystko? Więc widzimy, że nie tylko miał braci, i to wymienionych tutaj czterech, Jakub, Józef, Szymon i Juda, czyli pięciu chłopców miała Maria urodzonych, ale jeszcze siostry, liczba mnoga, czyli co najmniej dwie. Niektórzy dopatrują się w greckim, czyli w oryginale, w którym pisany był Nowy Testament, czegoś takiego jak liczba pojedyncza, liczba mnoga i liczba mnoga większa niż 2. Czyli można by powiedzieć liczba pojedyncza, liczba podwójna i liczba mnoga rozumiana jako 3 i więcej. Tutaj nie mamy tego wyróżnienia w języku polskim, więc wystarczy, że mamy dowód, że miał co najmniej 2 siostry Pan Jezus. A więc mamy całkiem sporą rodzinkę. I nie możesz twierdzić, że Maria była wieczną dziewicą, bo zwyczajnie to nie jest prawda. Kolejne miejsce, które chciałbym, żebyśmy przeczytali, to jest Galacjan 1:19. Galacjan 1:19. Galacjan, rozdział pierwszy. Dziewiętnasty werset. A spośród apostołów nie widziałem żadnego innego poza Jakubem, bratem Pana. Czyli Jakub jest tu nazywany bratem Pana przez apostoła Pawła. Czyli jednoznacznie widzimy, że apostoł Paweł potwierdza, że Pan Jezus Chrystus miał brata Jakuba. Nie ma więc możliwości, aby Maria była wieczną dziewicą. Kolejne miejsce, Marka 6:3. To już jest bardzo podobne do tego, co przed chwilą czytaliśmy z Mateusza 13. Czyż nie jest to cieśla syn Marii, a brat Jakuba, Józefa, Judy i Szymona? Czyż nie żyją u nas także jego siostry? Marka 6:3. Zacząłem tym hymnem. Kogo innego mam w niebie, jeśli nie Ciebie? I są to słowa skierowane nie do Marii, tylko do Boga, do Pana Jezusa Chrystusa. Nie ma możliwości, żeby się do Marii modlić. I na ziemi w nikim innym nie mam upodobania. To też są słowa o Bogu, nie o żadnym innym bycie. Chociaż ciało i serce zamiera, to jednak Bóg jest siłą serca mego i mą opoką na wieki. Dlatego jeśli mamy taki problem z rzymskim katolicyzmem, to jest właśnie trzeci powód, dla którego nie mogę być rzymskim katolikiem. Trzeci powód z 40, brzmiący: Maria nie jest wieczną dziewicą, jak uczą rzymscy katolicy, bo Słowo Boże całkowicie zaprzecza temu. Dostałem dzisiaj takie gorące pytanie, które stwierdziłem, że nadaje się na to, żebyśmy spróbowali na nie odpowiedzieć online. Pytanie. Witajcie. Nurtuje mnie pewna rzecz.
A mianowicie, dlaczego obowiązkiem małżeńskim jest współżycie seksualne, skoro Maryja była dziewicą, a żyła z Józefem? Skąd się wzięła ta zasada? Aktualnie moglibyśmy stwierdzić, biorąc pod uwagę obowiązek, jakim jest współżycie, że Maryja owego obowiązku nie spełniała. A oto moje drugie pytanie. Dlaczego mówi się Maryja zawsze dziewica? Więc widzimy pytanie, które wynika ze zgorszenia typowego dla religii rzymskokatolickiej, bo tam twierdzi się o Marii, że była rzekomo zawsze dziewicą, a równocześnie od wiernych rzymskich katolików wymaga się tego, żeby współżyli ze sobą i płodzili dzieci, zaludniali ziemię. Co prawda ostatnio papież rzymskokatolicki twierdził, że nie są katolicy królikami, więc nie musi to aż iść na taką skalę, ale został za to dosyć obficie skrytykowany przez wielu i podkreślano, że nie było to mówione ex cathedra, czyli z punktu widzenia rzymskokatolickiego nie było to nieomylne, tylko to było prywatne zdanie po prostu jednego z katolików, który przypadkowo również jest papieżem. Więc, więc co z tym pytaniem zrobić? Nie da się utrzymać dwóch rzeczy naraz. Albo Maria była faktycznie dziewicą i złą żoną i dlatego, jak mówią legendy, Józef szybko zmarł. No, był na świeczniku, widać było go, tak? Jako tego, który był opiekunem Marii, zawsze dziewicy, według tego mitu, a swoje potrzeby jako mężczyzna miał. No więc nic, tylko umrzeć w takim wypadku, jak się jest zdrowym mężczyzną. No bo rozwieść się za bardzo nie mógł, będąc świętym katolickim. No więc tak nie było. To jest nieprawda. Nie było takiego problemu. To jest całkowicie wymysł religijnych szaleńców. I odpowiedź według Biblii jest następująca. Według pierwszego listu do Koryntian, 7 rozdział, otwórzmy Słowo Boże z pierwszego listu do Koryntian, rozdział 7, wersety od 3 do 5. Mąż niechaj oddaje żonie, co jej się należy, podobnie i żona mężowi. Nie żona rozporządza własnym ciałem, lecz mąż. Podobnie nie mąż rozporządza własnym ciałem, lecz żona. Nie strońcie od współżycia z sobą, chyba że za wspólną zgodą do pewnego czasu, aby oddać się modlitwie, a potem znowu podejmujcie współżycie, aby was szatan nie kusił z powodu niepowściągliwości waszej. Czyli widzimy wyraźnie z tych słów, ze Słowa Bożego, że jeżeli mamy człowieka, który był wierny Bogu, a Maria była wierna Bogu, Józef nie jest dokładnie tak opisany, ale jest też przedstawiony jako osoba bogobojna, więc nie ma powodu, żeby doszukiwać się u niego jakichś braków w praktyce religijnej jako wiernego Bogu Żyda. I z tego względu musimy stwierdzić, że skoro Nowy Testament to jest nic innego jak 1:1 prawo Boże, tyle że przedstawione jako interpretacja po przyjściu Pana Jezusa Chrystusa, bo to jest cały czas ten sam Bóg, to samo serce miłujące ludzi, taki sam sposób kierujący nami. Nie ma tutaj żadnej sprzeczności między Starym a Nowym Testamentem. Wszystko jest 1:1. Tak samo ważne. I niebo i ziemia przeminie, ale ani jedna kreska ze Słowa Bożego nie przeminie. I tutaj możemy być pewni, że najmniejsza kreska i najmniejsza kropka jest ważna. I to są bardzo ważne rzeczy.
I teraz, jeżeli mamy takie słowa, mąż niechaj oddaje żonie, co się jej należy, podobnie żona mężowi, nie żona rozporządza własnym ciałem, lecz mąż. Podobnie nie mąż rozporządza własnym ciałem, lecz żona. Nie strońcie od współżycia z sobą, chyba za wspólną zgodą do pewnego czasu, aby oddać się modlitwie, a potem znowu podejmujcie współżycie, aby was szatan nie kusił z powodu niepowściągliwości waszej. Oczywiście instytucja małżeństwa jest instytucją tylko tutaj ziemską w starym stworzeniu, gdy jeszcze jesteśmy na ziemi. W nowym stworzeniu nie będzie już męża, nie będzie już żony, nie będzie już Żyda, nie będzie już poganina. Nie ma różnicy w nowym stworzeniu, natomiast w starym stworzeniu dalej te relacje są. Dlatego w pierwszym liście do Koryntian 11 rozdział jest powiedziane, że gdy mężczyzna prorokuje albo modli się, ma mieć odkrytą głowę, inaczej hańbi Boga. A kobieta, gdy się modli albo przemawia do ludzi ku zbudowaniu, ku pocieszeniu lub ku pouczeniu, to ona powinna mieć nakrytą głowę, bo inaczej hańbi Boga. Tak? Więc tutaj jednoznacznie widać to, że mimo że dotyczy to życia chrześcijańskiego, czyli osób, które są w nowym stworzeniu, to ponieważ w ciałach są jeszcze w starym stworzeniu, to mają przykryć głowę kobiety należąca to głowa do starego stworzenia. Ona nie ma obowiązku przykrywać wewnętrznego człowieka należącego do nowego stworzenia, tylko to stare ciało należące do starego człowieka, do starego ciała, do starego stworzenia. Tak samo mężczyzna ma mieć odkrytą głowę, która należy do starego stworzenia. To nie jest nowe, odnowione ciało. Więc tutaj jednoznacznie to widać, że małżeństwo też jest instytucją starego stworzenia. I w niebie nie ma płci, nie ma aniołowie, nie mają płci, nie mają potrzeb seksualnych. Natomiast ludzie takowe mają. I ludzie będący w starym stworzeniu takowe mają. Natomiast chrześcijanin, który miał tutaj, załóżmy, jedną żonę, potem mu umarła, potem miał drugą żonę, potem mu umarła, potem ta żona jedna, trzecia przeżyła tego chrześcijanina i wzięła sobie drugiego męża, potem jej umarł, potem ten drugi mąż zmarł i wzięła trzeciego męża i potem tak w kółko i się okazuje, że jakby dobrze policzyć, to w niebie mamy 72 osoby będące w różnej kombinacji tym samym małżeństwem. No więc nie, w niebie to nie będzie żadną kolizją. Żadną, bo tylko i wyłącznie w starym stworzeniu małżeństwo jest instytucją. I teraz wracając do tego przykładu, który tutaj padł w pytaniu, to musimy zwrócić uwagę z tego fragmentu, że to nie żona rozporządza własnym ciałem, lecz jej mąż. Nie Maria rozporządzała własnym ciałem, lecz Józef. To nie mąż rozporządza własnym ciałem, lecz jego żona. To nie Józef rozporządzał własnym ciałem, lecz Maria, matka Pana Jezusa. I to już z tego widzimy, że rada dla nas, że już dobierając sobie kandydata na współmałżonka, należy zastanowić się, czy chce się współmałżonka, który ma duże potrzeby w zakresie zaspokojenia seksualnego, czy też takiego, który tą sprawę traktuje jako mniej istotną albo nieistotną. Są ludzie podobno aseksualni, istnieją, lub całkowicie ją zaniedbuje, nie dlatego, że jest nieważna dla niego, tylko dlatego, że na przykład ma taką zdolność przykryć te swoje naturalne potrzeby innymi sprawami i traktuje to mimo popędu seksualnego jako rzecz, którą może zaniedbać, a może po prostu tego popędu zwyczajnie nie ma. Są różni ludzie. Dlatego należy wybrać sobie takiego małżonka, którego się kocha i akceptuje. Nie ma obowiązku wychodzić za osobę, której się nie kocha i której się nie akceptuje. I dopóki się nie powie tak w dniu ślubu,
to wszystko można powiedzieć, zerwać, przestać, zapomnieć. Ale jak już się weźmie ślub, to jest się już związanym. Żona jest związana z mężem, dopóki żyje mąż. I to nie można tego lekceważyć. Bóg nienawidzi rozwodów i nie toleruje rozwodów w żadnej postaci. Więc nie ma czegoś takiego jak rozwód według Słowa Bożego, według Boga. Takie coś nie istnieje. I w tym momencie po co wybierać sobie kogoś, kogo się nie kocha, nie chce się iść z nim razem przez życie. Istnieją małżeństwa, które w łożnicy, w łóżku w celu są tylko po to, żeby spłodzić potomka. Są takie osoby, albo teoretycznie mogłyby takie istnieć. Nie wiem, czy są. Są też takie, dla których jest to bardzo ważna sfera i są aktywni dużo częściej, albo teoretycznie mogą tacy istnieć. No bo nie chcę, żebyście na tej podstawie wyciągali wnioski na temat mojego prywatnego życia. I teraz należy tą kwestię szczerze omówić, jeszcze zanim się zdecyduje na zawarcie związku małżeńskiego. A co do Marii, matki Pana Jezusa, to oczywiście nie wiemy, jak bardzo aktywnie seksualnie była, ale wiemy, że miała wiele dzieci. Kilka córek i kilku synów. Ponieważ dzieci nie są przynoszone przez bociany, to wyciąganie wniosku, że rzekomo miała te dzieci, będąc dziewicą, jest całkowicie nieprawidłowym wnioskiem. I na przykład Psalm 69, mamy tam skargę Pana Jezusa zapisaną, która brzmi dość mocno. Psalm 69. Stałem się obcy braciom moim i nieznany synom matki mojej. Psalm 69, werset 9. Stałem się obcy braciom moim. Apologeci z różnych sekt, które uznają, że Maria jest zawsze dziewica, próbują mówić, no tak, braciom, ale to bracia to kuzyni. Duch Święty o tym wiedział, że będziecie tak kłamać. I dlatego dodał drugą linijkę i nieznany synom matki mojej. Czyli nie chodzi o żadnych szwagrów, o żadnych kuzynów, o żadnych przyszywanych. Chodzi o braci, którzy są synami matki. Więc nie ma tutaj żadnej możliwości, żeby się wyślizgać z tego. Duch Święty wiedział, że będziecie tak kłamać. I wiedział o tym i z wyprzedzeniem w Słowie Bożym zawarł i nieznany synom matki mojej. Tak, żebyście mieli zamknięte usta w dniu sądu, jeśli będziecie dalej decydować się kłamać wbrew prawdzie. Chcecie iść do piekła? To sobie idźcie. Ale wiedzcie, że Słowo Boże jest spójne i już zawczasu zawarte są słowa od Ducha Świętego, że chodzi o synów matki Pana Jezusa. A skoro tak, to nie macie żadnej wymówki w dzień sądu i każdy płomień piekła przygotowany dla diabła i jego aniołów jest również waszym domem, jeśli nie chcecie się upamiętać z tego. I teraz, jeżeli mamy tą Marię, to widzimy jednoznacznie, że mając synów i córki, to nie mogła być dziewicą. Możliwe, że nie była jakimś demonem seksu, ale zdrowe kobiety mają swoje potrzeby. A Maria była zdrową kobietą, przecież Bóg nie wybrałby na urodzenie swojego syna jakiejś chorowitej kobiety o zaburzeniach hormonalnych. Więc była zdrową kobietą i miała swoje potrzeby. Miała zatem najprawdopodobniej standardowe libido, popęd seksualny, a to oznacza, że przerywała współżycie z małżonkiem tylko i wyłącznie na krótki czas, za obopólną zgodą, a nie, że ona teraz taka święta, Józef usycha, bo pragnie żony. Nie, czegoś takiego nie było. To jest obopólna zgoda. Mąż i żona muszą się zgodzić, że dziś nie współżyją. Jeśli żona chce, mąż nie rozporządza własnym ciałem, lecz jego żona. Jeśli żona nie chce, mąż rozporządza ciałem żony, a nie żona. Tak czytaliśmy w Słowie Bożym. Nie podoba ci się? Nie żeń się, nie wychodź za mąż.
To nie jest obowiązkowe. Ludzie potrafią być szczęśliwi, nie zawierając małżeństw. Ale jeśli już zawarłeś małżeństwo, to szanuj to, do czego się zobowiązałeś. Jest to jeden z twoich obowiązków, aby we współpracy z małżonkiem te rzeczy rozwijać. I widzimy jednoznacznie, że Maria na pewno nie była grzesznikiem w tym zakresie, jakimś takim, który by gniewał Boga specjalnie, bluźniąc Bogu, bo to dopiero jest bluźnierstwo, że zaniedbuje się męża po to, żeby się samemu modlić, ach, jaka ja jestem święta, albo ach, jak ja jestem święty, zaniedbuję żonę, a żona tam szaleje, ostatnimi resztkami sił broni się przed dokonaniem zdrady małżeńskiej, bo mąż taki święty, on poszedł się modlić, ach, jaki święty. Nie, to jest grzech, taka modlitwa jest grzechem. I psalm mówi wyraźnie, aby jego modlitwa została policzona mu za grzech. I przypowieści mówią, kto odwraca ucho od nauki, tego modlitwa jest ohydą. Jeżeli jesteś taka świętoszkowata, a zaniedbujesz męża, który nie dał ci zgody na modlitwę w tym czasie, z zaniedbaniem seksu małżeńskiego. I odwrotnie, jeśli zaniedbujesz żonę, taki święty, udajesz świętoszkowatego, że taki modlić się pójdziesz, to to jest ohyda. Już lepiej, żebyś się w tym czasie wódki napił. No bo nie ma napisane w Piśmie Świętym, że picie wódki jest ohydą dla Boga. Jest oczywiście grzechem nadużywania alkoholu. Ale modlenie się w czasie, kiedy bez zgody żony przerwałeś pożycie małżeńskie, jest ohydą, jest grzechem. I prawo Boże przewiduje, że zaniedbywanie obowiązków seksualnych partnera jest takim samym złem, jak głodzenie go, jak pozbawienie go ubrania, jak wydłubanie mu oka lub uszkodzenie zgryzu. Widzimy to wyraźnie w prawie Bożym. Wyjścia 21, 10. Wyjścia, albo inaczej druga Mojżeszowa, 21 rozdział. Dziesiąty werset. Jeżeli weźmie sobie inną za żonę, nie ujmie jej ani pożywienia, ani odzieży, ani obcowania cielesnego. Jeżeli tych trzech obowiązków wobec niej nie spełni, to ona odejdzie za darmo bez wykupu. Widzimy? Tutaj chodzi o kobietę, którą człowiek wziął sobie na żonę wbrew jej woli. Jako niewolnicę seksualną, która stała się jego małżonką. I to po prostu ma obowiązek te trzy rzeczy jej zabezpieczyć. Jeżeli nie zabezpieczy jej jedzenia, nie zabezpieczy jej ubrania, nie zabezpieczy jej pożycia seksualnego, obcowania cielesnego, to wypuści ją bez konieczności wykupu. Wypuści ją na wolność. I dlaczego powiedziałem, że to jest takie samo jak wydłubanie oka albo uszkodzenie zgryzu? Mamy to w 26 wersecie tego rozdziału. Jeżeli ktoś uderzy w oko swego niewolnika lub w oko swojej niewolnicy, tak że je zniszczy, wtedy wypuści ich na wolność za to oko. A jeżeli ktoś wybije ząb swojego niewolnika albo ząb swojej niewolnicy, wypuści ich na wolność za ten ząb. Widzisz? Jeżeli nie zabezpieczasz pożycia seksualnego małżonkowi, to jest takie samo, jakbyś mu wydłubał oko, wydłubał zęba, albo głodził go, albo pozbawił ubrania w zimnym dniu. To jest generalnie wyjątkowe draństwo. To jest wyjątkowe bezprawie. I to drugie pytanie tutaj jeszcze było. To drugie pytanie brzmiało: dlaczego mówi się Maryja zawsze dziewica? Ludzie różne rzeczy mówią. Sam słyszałem. Bardzo różne. No, koty jedzą trawę, to będzie deszcz. No i mówi się, dlaczego Maryja zawsze dziewica. Maryja zawsze dziewica. No może się coś rymuje w jakimś języku, a potem inni to skopiowali. Nie wiem, dlaczego tak się mówi. Znaczy wiem.
z powodu grzechu człowieka, że ludzie bezmyślnie paplają różne bzdury. I na pewno Maryja, matka Pana Jezusa, nie była zawsze dziewicą i nie była zawsze bez grzechu. Bo te dwa mity często się powtarzają. Bo to jest mit, że Maria była bez grzechu zawsze i Maria była zawsze dziewicą. Biblia wyraźnie przedstawia ją jako zwyczajną kobietę, która jak już urodziła Pana Jezusa, złożyła dwa gołąbki za swój grzech. Czytamy o tym Łukasza 2,21. Łukasza Ewangelia, drugi rozdział. A gdy minęło 8 dni, aby obrzezano dziecię, wtedy nadano mu imię Jezus, jakie nazwał anioł, zanim się w żywocie poczęło. A gdy minęły dni oczyszczenia ich według zakonu mojżeszowego, przywiedli je do Jerozolimy, aby je stawić przed Panem, jak napisano w zakonie pańskim, iż każdy pierworodny syn będzie poświęcony Panu. I aby złożyć ofiarę według tego, co powiedziano w zakonie pańskim, parę synogarlic albo dwa gołąbki. I to jest odniesienie oczywiście do trzeciej Mojżeszowej, trzecia Mojżeszowa, rozdział 5. Werset 11. I tutaj mamy takie słowa. A jeżeli nie stać go także na dwie synogarlice lub dwa gołąbki, to niech złoży jako swoją ofiarę za grzech, który popełni dziesiątą część Efy i tak dalej. I tutaj widzimy wyraźnie 5 rozdział 3 Mojżeszowej. Niech przyniesie za swoje przewinienie, które popełnił jako pokutną ofiarę dla Pana, samicę z trzody, owcę albo kozę, na ofiarę za grzech. I kapłan dokona oczyszczenia go z jego grzechu. Jeżeli zaś nie stać go na owcę, niech przyniesie dla Pana jako swoją pokutną ofiarę za grzech, który popełnił, dwie synogarlice albo dwa gołąbki, jedno na ofiarę za grzech, drugie na ofiarę całopalną. Widzimy wyraźnie. Cały czas się powtarza. Za grzech, za grzech, za grzech, za grzech. I te gołąbki Maria złożyła za grzech. Za swój grzech. Więc nie była bez grzechu Maria. Bo to, że nie była wiecznie dziewicą, to już udowodniliśmy z psalmu 69,9, że Pan Jezus stał się obcy braciom swoim i nieznany synom matki swojej, więc na pewno nie była dziewicą wiecznie, skoro miała wiele dzieci. I tylko pierwsze z nich, czyli Pan Jezus Chrystus, było poczęte przez Ducha Świętego, a reszta normalnie się urodziła ze stosunku męża z żoną. I druga rzecz odnośnie nie jest Maria wiecznie bez grzechu, to tutaj widzimy, że... Bo oczywiście ja nie sugeruję, że przestanie bycia dziewicą nie jest jakimś grzechem w małżeństwie. Nie jest. To jest normalna rzecz, że w małżeństwie jest zasada maksimum seksu w małżeństwie, co już przedstawiłem wcześniej. I nie ma tutaj żadnych ograniczeń. Poza małżeństwem oczywiście miejsca na seks nie ma. Małżeństwo to jest miejsce, gdzie jest miejsce na seks między mężem i żoną. Oczywiście przestanie bycia dziewicą nie jest grzechem, jeżeli jest się w małżeństwie. Maria w tym zakresie nie zgrzeszyła. Zgrzeszyła w czymś innym. Skoro złożyła za siebie ofiarę. Tak? Złożyła za siebie ofiarę za grzech. Dwie synogarlice. I no chyba, chcecie się uprzeć? Dobra, upieramy się na chwilę. Maria była bez grzechu i złożyła w ofierze dwa gołąbki. No więc w tym momencie zgrzeszyła. Nie wolno składać ofiar za grzech, będąc bez grzechu. Więc to stało się jej grzechem. I oczywiście ta druga opcja nie miała miejsca. Ona naprawdę była grzesznikiem, za której grzechy musiał umrzeć Pan Jezus. Więc nie wolno składać ofiary, będąc bez grzechu. Więc z dzisiejszej perspektywy na pewno była to zwykła, grzeszna osoba, która zasłużyła na sąd Boży i piekło, ponieważ
po prostu każdy, kto grzeszy, umrze i trafi do jeziora ognistego. Ale jest oczywiście wyjątkowa grupa takich osób, które nie idą do piekła, na które zasłużyły. To są osoby, które uwierzyły w Pana Jezusa Chrystusa. I Maria do tych osób najprawdopodobniej się zalicza, bo widzimy ją wraz z wierzącymi na początku Dziejów Apostolskich. I ponieważ uwierzyła w Pana Jezusa Chrystusa, jest zbawiona i będzie w niebie z każdym, kto uwierzył w Pana Jezusa. Więc tutaj bardzo proszę, abyśmy mieli na względzie to, że Słowo Boże jest wystarczające i jedyną podstawą do wnioskowania na temat tego, co jest prawdą w zakresie biblijnych faktów. I jeżeli widzimy prostą zasadę, uwierz w Pana Jezusa Chrystusa, a będziesz zbawiony, to ona jest zasadą prawdziwą tylko dlatego, że Jezus Chrystus umarł na krzyżu Golgoty i został złożony w grobie i został potem wzbudzony z martwych przez Boga i został wzięty do nieba. Czyli zmartwychwstał i wstąpił do nieba. I teraz oczekujemy, aż Pan Jezus przyjdzie z nieba zabrać wszystkich chrześcijan do siebie. A potem, po tym przyjściu i zabraniu chrześcijan do siebie, zacznie się ostatnie 7 lat, 70 tygodni z 9 rozdziału Księgi Daniela, opisanych od 24 do 27 wersetu 9 rozdziału Daniela. I po tych 7 latach ostatniego tygodnia z 70 tygodni Daniela zacznie się 1000-letnie królestwo. Pan Jezus przyjdzie w chwale i mocy. To 1000-letnie królestwo nazywane jest przez Ezechiela Nowym Przymierzem i przez Jeremiasza w 31 rozdziale jest nazywane Nowym Przymierzem i w liście do Hebrajczyków 8 rozdział też jest nazywane Nowym Przymierzem. Więc ostatni tydzień, ostatnie 7 lat Starego Przymierza jeszcze jest przed nami. Uruchomi się to zaraz po pochwyceniu Kościoła, po zabraniu wszystkich prawdziwych chrześcijan do nieba przez Pana Jezusa. I ostatni tydzień Starego Przymierza wtedy będzie miał miejsce. Po 7 latach, ostatnich latach wyznaczonych ludowi izraelskiemu, 7 lat te minie, przyjdzie Pan Jezus na ziemię i wprowadzi nowe przymierze w miejsce Starego Przymierza. To, co stare, bliskie jest zaniku. Bliskie zaniku znaczy, że jeszcze nie zniknęło. Nie jest napisane, że zniknęło, jest napisane bliskie zniknienia, dlatego że faktycznie jest już ostatnia godzina, niedługo zakończy się ten okres i zniknie Stare Przymierze, ale ciągle jeszcze jest. Natomiast Nowe Przymierze ma to do siebie, że prawo, o którym czytaliśmy, będzie włożone w serca ludzi i nikt nie będzie uczył drugiego poznaj Pana, gdyż wszyscy znać na ziemi będą Pana. Oczywiście to nie znaczy, że oni będą wszyscy nawróceni, bo jest powiedziane, że pod koniec Nowego Przymierza, pod koniec 1000-letniego Królestwa, bezbożników będzie jak piasek morski. Mimo, że przez całe 1000 lat Nowego Przymierza będą codziennie zabijani bezbożni. I nawet jak ktoś będzie bezbożny, to umrze dopiero jako 100-letni człowiek. Więc tutaj nie będzie niemowlęcia, które by żyło kilka dni. Ale śmierć dalej na ziemi będzie w Nowym Przymierzu, czyli w 1000-letnim Królestwie. Ona będzie stosowana też jako kara śmierci wobec nieposłusznych. I będą też składane ofiary związane z tym, że będą upamiętniały jedyną doskonałą ofiarę Pana Jezusa złożoną na krzyżu Golgoty. Będą to ofiary składane oczywiście ze zwierząt. Tak czytamy w Ezechiela 38 rozdział i następne rozdziały. Więc widzimy, że tutaj wszystko jest dokładnie uporządkowane i należy teraz, w tym momencie, skorzystać z tego, że Pan Jezus Chrystus umarł na krzyżu Golgoty. Jest doskonałym barankiem Bożym. I Jego ofiara wystarczy, aby zgładzić wszystkie twoje grzechy. Jeśli jeszcze nie uwierzyłeś w Pana Jezusa, nie uwierzyłaś w Pana Jezusa, to zrób to jak najszybciej. Jezus umarł za twoje grzechy, Jego świętość zostanie tobie przypisana w momencie, gdy Mu uwierzysz, a twoje grzechy były włożone na Pana Jezusa Chrystusa w momencie, gdy On był ukrzyżowany na krzyżu Golgoty w 3 godzinach ciemności.
i w tych 3 godzinach ciemności te Twoje grzechy zostały zgładzone. Jeżeli mimo tego faktu nie skorzystasz z tego, no to niepotrzebnie dla Ciebie Chrystus umarł. Uczynisz tą ofiarę bezwartościową w Twoim życiu, tak jakbyś podeptała Syna Bożego i zbezcześciła krew przymierza, przez którą zostałaś uświęcona, zostałeś uświęcony. Pomsta do mnie należy, mówi Pan, później mamy słowa, dlatego że właśnie to jest obrażenie Boga, jeżeli nie skorzystasz z tej doskonałej ofiary, którą Bóg Ojciec zaplanował, a Syn Boży zrealizował. Więc uwierz Pana Jezusa Chrystusa, a będziesz zbawiony, będziesz zbawiona. I niech Wam Bóg błogosławi. Czytajcie Biblię, Słowo Boże. Jeśli chcecie otrzymać bezpłatnie Nowy Testament, to zazwyczaj mam Nowe Testamenty bezpłatnie, to wystarczy do mnie napisać SMS-a 739-089-088 albo zadzwonić na ten numer. Można wysłać e-mail czytaj.biblie@onet.pl. Można też napisać na adres tradycyjny Czytaj Biblię, skrytka pocztowa 31-63500 Ostrzeszów. Więc zachęcam do czytania Słowa Bożego i wdrażania go w swoim życiu. Niech Wam Bóg błogosławi. Serdecznie Państwa witam. Dzisiejszy odcinek jest zaskoczenia, ponieważ przy okazji 15 sierpnia gdzieś na którejś z dyskusji ktoś zadał pytanie, gdzie w Biblii jest wniebowzięcie Marii Matki Jezusa. No i oczywiście, gdy takie pytanie zostało postawione, każdy, kto zna Biblię, od razu odpowie. 1 Tesaloniczan, 4 rozdział. Gdzie w Biblii jest wniebowzięcie Marii Matki Pana Jezusa? Jest w 1 Tesaloniczan, 4 rozdział. No i się wtedy dopiero zaczął, zamiast się cieszyć, że dostali tacy ludzie odpowiedź, to zamiast tego się zaczęła jakaś burza, awantura, brzydkie myśli o sobie samym i o innych. Więc mam nadzieję, że ten odcinek pozwoli odpowiedzieć na to. A ponieważ to było związane z świętem rzymskokatolickim, to żeby również było to użyteczne dla wszystkich, użyję tego przekładu Pisma Świętego. Jest to przekład rzymskokatolicki. Ma te wszystkie potwierdzenia, które musi mieć, żeby był uznany za rzymskokatolicki. Proszę bardzo. Ja się na tym nie znam. Może naciągam, może ten przekład jednak nie jest rzymskokatolicki, ale tu są właśnie takie informacje, że Konferencja Episkopatu Polski na zebraniu plenarnym dnia 2 maja 1997 roku zgodnie z kanonem 825 Kodeksu Prawa Kanonicznego wyraziła zgodę na wydanie polskiego tłumaczenia Pisma Świętego Starego i Nowego Testamentu w opracowaniu Jego Ekscelencji księdza biskupa Kazimierza Romaniuka, podpisane biskup Tadeusz Pieronek, sekretarz generalny Konferencji Episkopatu Polski, Nihil Obstat z dnia 15 marca 1997, ksiądz dr Marcin Wójtowicz, cenzor imprimatur, Warszawa, 30 kwietnia 1997. Jest potem kilka numerów i tak dalej, i tak dalej. Więc taki przekład wziąłem, żeby odpowiedzieć na to pytanie i przygotowuję też serię o tytule 40 powodów, dlaczego nigdy nie byłem i nigdy nie będę rzymskim katolikiem. To jest kontynuacja serii, którą teraz przygotowuję dla Was, czyli 40 powodów, dla których nie jestem i nigdy nie byłem i nigdy nie będę, mam nadzieję, że mi Bóg nie odbierze rozumu i nigdy nie będę świadkiem Jehowy. I teraz też jest w przygotowaniu seria 40 powodów, dla których nie mogę być rzymskim katolikiem. I no tutaj niechcący wyszedł pierwszy odcinek. Tylko że on nie odpowiada na pytanie, dlaczego nie jestem, nie mogę być rzymskim katolikiem. On odpowiada na pytanie, gdzie w Biblii jest wniebowzięcie Marii, Matki Jezusa. No więc odpowiedź
pierwszym liście do Tesaloniczan napisanym przez świętego apostoła Pawła, 4 rozdział od 13 do 18 wiersza. I teraz ten fragment brzmi następująco. Bracia, nie chcielibyśmy, żebyście trwali w niewiedzy co do losu tych, którzy umierają. Nie chcielibyśmy, żebyście popadali w smutek jak inni, którzy nie mają nadziei. Jeśli bowiem wierzymy, że Jezus Chrystus nie tylko umarł, lecz także i zmartwychwstał, to i tych, którzy umarli w Jezusie, przez Jezusa przywróci Bóg ponownie do życia. Otóż pragniemy was zapewnić, opierając się na pouczeniach pańskich, że my, pozostawieni przy życiu, do dnia przyjścia Pana, nie wyprzedzimy tych, którzy będą już wtedy zmarli. Na głos Archanioła i na dźwięk trąby Bożej Pan sam zstąpi z nieba, a zmarli w Chrystusie zmartwychwstaną pierwsi. Potem my, pozostający jeszcze wtedy przy życiu, wraz z nimi będziemy uniesieni w powietrze w obłoki na spotkanie z Panem, z którym tak już zawsze pozostaniemy. Właśnie tymi słowami powinniście się pokrzepiać nawzajem. Ewidentnie jest tu wyraźnie powiedziane, że Maria, mama Pana Jezusa, będzie wzięta do nieba, w górę i że będzie razem z Panem Jezusem. Drugie miejsce, Ewangelia Jana, 14 rozdział, od 1 do 3, to jest obietnica Pana Jezusa, dotycząca właśnie wniebowzięcia między innymi Marii, Matki Jezusa. I tutaj znajdujemy to w Ewangelii Jana, rozdział 14, od 1 do 3 wiersza. Pan Jezus tutaj wyraźnie powiedział: uwolnijcie wasze serca od trwogi, wierzcie w Boga, wierzcie również we mnie. W domu mojego Ojca jest wiele mieszkań. Powiedziałbym wam, gdyby było inaczej, a ja przecież idę, żeby przygotować dla was miejsce. Kiedy zaś odejdę i przygotuję wam już miejsce, i teraz uwaga, przyjdę ponownie, czyli Pan Jezus przyjdzie ponownie, i zabiorę was do siebie. Zabierze również mnie i zabierze również Marię, Matkę Pana Jezusa. Zabiorę was do siebie, abyście byli tam, gdzie jestem ja. Tam, gdzie Pan Jezus jest. A gdzie Pan Jezus jest? W niebie jest. Czyli masz tutaj wyraźnie wniebowzięcie Marii, Matki Pana Jezusa. Następne miejsce. 1 Koryntian, 15 rozdział, 51 do 54 wiersza. Czyli wyraźnie mamy napisane trzeci dowód biblijny, że Maria, Matka Pana Jezusa, będzie wzięta do nieba. I to jest napisane w następujący sposób. Oto ogłaszam wam tajemnicę. Ta tajemnica była przedtem tajemnicą zakrytą, a teraz jest już tajemnicą ujawnioną w momencie, gdy apostoł Paweł to ujawnił. Oto ogłaszam wam tajemnicę. Nie wszyscy pomrzemy, lecz wszyscy będziemy odmienieni. W jednym momencie, w mgnieniu oka, na dźwięk ostatniej trąby zabrzmi bowiem trąba, umarli powstaną nienaruszeni, a my będziemy odmienieni. Trzeba, ażeby to, co zniszczalne, przyodziało się w to, co niezniszczalne, a to, co śmiertelne, aby się odziało w nieśmiertelność. A kiedy już to, co zniszczalne, przyodzieje się w niezniszczalność, a to, co śmiertelne, przyodzieje się w nieśmiertelność, wtedy sprawdzą się słowa, które zostały napisane: zwycięstwo pochłonęło śmierć. I jest to kolejny opis właśnie wniebowzięcia mojego, jako osoby, która uwierzyła w Pana Jezusa, twojego wniebowzięcia, jeśli uwierzyłeś w Pana Jezusa Chrystusa jako twojego Zbawiciela i znasz Go jako twojego właśnie Pana i Zbawiciela i wiesz, że On za ciebie umarł, za twoje grzechy, ale również jest to opis wniebowzięcia Marii, Matki Pana Jezusa, bo ona też uwierzyła w Pana Jezusa i jest zbawiona ze swoich grzechów. Maria
zasłużyła na wieczne potępienie w jeziorze ognia i siarki, ale złożyła swoją ufność w Panu Jezusie Chrystusie, który umarł za jej grzechy i te grzechy jej zostały wszystkie przypisane Panu Jezusowi Chrystusowi. Natomiast świętość Pana Jezusa została przypisana Marii. I Maria zostanie w niebo wzięta, tak jak opisane mamy to w Biblii, w 1 Tesaloniczan 4 rozdział, Ewangelia Jana 14 rozdział, 1 Koryntian 15 rozdział i jeszcze jedno miejsce, Filipian 3 rozdział, 20 wiersz. Tych miejsc jest nieskończenie wiele, jest zaczęsienie. W zasadzie już myślałem, że znalazłem 100 miejsc dotyczących wniebowzięcia Marii. Nie, znalazłem kolejne. I to po prostu można ciągle, ciurkiem wymieniać, szukać. Wystarczy czytać Biblię od pierwszej Mojżeszowej, pierwszy rozdział, do objawienia Jana, 22 rozdział, po kolei i sobie wynotowywać odpowiedzi na pytania, które chcemy. Oczywiście te miejsca są najbardziej wyraźne i te miejsca jednoznacznie są identyfikowalne. Inne miejsca wynikają przez różnego rodzaju bardziej delikatne sugestie i nie wprost są czytelne dla kogoś, kto słabo zna Biblię. I Filipian, 3 rozdział, brzmi. 3 rozdział, 20 wiersz. Nasza ojczyzna jest w niebie. Tak, moja ojczyzna jest w niebie. Ojczyzna Marii, Matki Pana Jezusa, też jest w niebie, bo ona uwierzyła w Pana Jezusa. I nasza ojczyzna jest w niebie i stamtąd oczekujemy przyjścia Pana naszego Jezusa Chrystusa. On to właśnie przemieni nasze ciało, przemijające, czyli takie, które przemija, w ciało chwalebne, podobne do jego ciała. Dokona zaś tego potęgą, jaką może poddać pod swoją władzę wszystko, co istnieje. Dokładnie tak. Czyli pstryk trwa dłużej, niż ta przemiana się stanie. Pan Jezus może przyjść po to, żeby wziąć do nieba Marię jeszcze dzisiaj. Bo to pochwycenie, zabranie, uniesienie do nieba wierzących w Pana Jezusa Chrystusa może się odbyć w każdym momencie. Może się odbyć również dziś. Może się również odbyć, zanim opublikuję ten odcinek na YouTubie. Być może przez to ten odcinek nie trafi na YouTuba. Więc generalnie Pan Jezus obiecał, że przyjdzie po swoich wierzących. I ci wierzący wiedzą, że Pan Jezus może przyjść w każdej chwili, również Maria. A skąd ja wiem, że w ogóle Maria jest wierząca? No, Dzieje Apostolskie mówią o tym. Pierwszy rozdział Dziejów Apostolskich. Wyraźnie to stwierdza, że ona się zaliczała do grona ludzi zbawionych. I możemy to sprawdzić jednoznacznie. Czyli ten paskudny grzesznik, który zasłużył na wieczne potępienie w jeziora ognia i siarki, na całe szczęście pokutował, oddał swoje życie Bogu, uwierzył w Pana Jezusa i został zbawiony. Maria z Nazaretu, Maria, Matka Pana Jezusa, ma przyszłość w niebie, będzie zabrana do nieba. I to czytamy tutaj. Wszyscy razem trwali na modlitwie z niewiastami, Maryją, Matką Jezusa i Jego braćmi. Tutaj jest po rzymskokatolicku oddane to imię Maryja, Matka Jezusa. Maryja, Matka Jezusa, będzie w niebie, wyraźnie opisuje to Biblia i może nawet dziś być to wniebowzięcie Marii. I ona będzie wtedy wzbudzona z martwych, a więc będzie żywa, a więc będzie żywcem wzięta do nieba. I to jest pierwszy powód, dla którego nie jestem i nie mogę być rzymskim katolikiem. Dlatego, że rzymski katolicyzm myli się, jakoby to już miało miejsce w przeszłości. To jest poważna pomyłka, ponieważ Maria, Matka Pana Jezusa, będzie wzięta żywcem do nieba, ale dopiero w przyszłości, gdy Pan Jezus Chrystus przyjdzie zabrać wszystkich swoich świętych do nieba. I to odbędzie się w przyszłości. Jeszcze się teraz nie odbyło, jeszcze się nie dokonało to wydarzenie. Być może będzie to dzisiaj. I wtedy natychmiast po tym zdarzeniu
zacznie przez 7 lat się okres nazywany w Biblii Wielkim Uciskiem albo 70. tygodniem Daniela. I jak ten tydzień się skończy, to potem będzie sąd nad owcami i kozłami opisany w Mateusza 25 rozdział. I potem będzie tysiącletnie królestwo, które będzie trwało dokładnie 1000 lat. I wtedy nie będą się działy różne rzeczy, które dziś znamy. Na przykład lew będzie jadł trawę. Dziecko będzie się bawiło z wężem jadowitym, żmiją na przykład. Ono już wtedy nie będzie mu szkodzić. Nie będą żadne takie rzeczy się negatywne odbywały. Nikt nie będzie uczył bliźniego poznaj Pana, bo każdy Pana znać będzie. Będzie to czas nowego przymierza, kiedy Bóg nowe przymierze zawrze z domem izraelskim i z domem Judy. Na podstawie doskonałej ofiary Pana Jezusa to będzie możliwe. I wiele wspaniałych rzeczy. I początek tego uruchomienia zegara tych wydarzeń to jest zabranie Marii, Matki Pana Jezusa, do nieba. Oczywiście jest to zabranie wszystkich wierzących w Pana Jezusa do nieba. Jeśli nie masz tej pewności, że Pan Jezus weźmie cię do nieba, to pokutuj ze swoich grzechów. Pan Jezus Chrystus umarł za twoje grzechy. Jeśli wyznasz Bogu swoje grzechy, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści ci grzechy i oczyści cię od wszelkiej nieprawości. A jeśli chcesz dalej trwać w swoich grzechach, to niestety pójdziesz do jeziora ognia, czyli do piekła, w którym ten ogień zakrywa człowieka tak, jak wody jeziora zakrywają człowieka, gdy on wejdzie do wody. Tylko że to będą płomienie, ogień i siarka. To będą straszliwe męczarnie. I to ja ci życzę, żebyś nie trafił do takiego miejsca. Życzę ci, żebyś znalazł Pana Jezusa jako twojego Zbawiciela. Zachęcam do czytania Biblii, Słowa Bożego. Czytaj Biblię, Słowo Boże. Jeśli masz pytania, pisz. Czytaj Biblię, skrytka pocztowa 31 63 500 Ostrzeszów. Telefon, który możesz dzwonić lub napisać SMS-a 791 214 963. Dziękuję bardzo za uwagę. Z Bogiem. Thank you.